otrzymuje nagrodę specjalną o wartości 1000 zł i jest nią Magdalena Kasiborska. Kobieta w Polsce. Znakomicie, było to spełnienie moich marzeń i rozpiera mnie radość. Trudno było? Oczywiście, że tak. Nigdy nie jest łatwo. Jak to się stało, że trafiłaś do konkursu w ogóle? Wszystko zaczęło się od konkursu regionalnego Miss Beskidów. A jak do tego konkursu trafiłaś? Zachęcili mnie najbliżsi. I postanowiłeś po prostu wystartować. Oczywiście, że tak. I później automatycznie dostałam się do półfinału Miss Polski, finału. No i zdobyłam tytuł. No i udało się wygrać. To właśnie. Tak. No dobrze, jaką przyszłość wiążesz z tym tytułem i w ogóle, nie wiem, może z aktorstwem, może z modelingiem? Na pewno chcę godnie reprezentować nasz kraj. Mam też wiele celów do zrealizowania w związku z tytułem, ale to w najbliższym czasie. A czy masz już jakieś takie sprecyzowane, nie wiem, pomaganie komuś, czy udzielanie się w akcjach charytatywnych? Jak najbardziej, ale no, nie trzeba być mistrz, żeby pomagać, ale teraz na pewno będzie mi łatwiej dotrzeć do większej ilości odbiorców. Modeling? Również. A co w modelingu? Sesje zdjęciowe, pokazy, zobaczymy. Ale chciałabyś gdzieś za granicę wyjechać? Nie, na razie muszę tutaj godnie reprezentować nasz kraj. No i oczywiście, ja pytam, jak oddasz koronę za rok, to jest jeszcze duży jakby szmat czasu, ale to się jakby, nie, to nastąpi, tak? W związku z tym pytam cię o taką przyszłość, bo teraz będziesz miała bardzo dużo obowiązków, ale później no, ktoś przejmie koronę, będzie miał te same obowiązki co ty i co z tobą? Czas pokaże. Enigmatyczna wypowiedź. Dziękuję ci bardzo w takim razie.